Będzie ekstra obiadek. Co? Ja mu zrobię pączka z keczupem. Mam pomysł. Wylało mi się mleczko. Ojej, mój tablet! Sara! Cześć, tu Sara. Pamiętacie odcinek, w którym Wiktor robił mi pranka? Dzisiaj ja robię pranki. Mam nową różdżkę, taką samą jak w filmie Następcy. A już niedługo pojawi się film Następcy 3. Okej, zobaczcie, co mi się uda dzisiaj nią wyczarować. Zepszczę się, mucha, ha, ha. Co mówiłaś? A nic, nic. Jaki by tu psikus zrobić, Wiktorko? Co mówisz? Mówiłam, chodź do tych fontan. Uff, było blisko. Fontanny! Wiktor relaksuje się na słoneczku. Mam pomysł. Moc następców, styk! Ratunku! Nic nie widzę! Wyciela latu! Udało się. Dziwnie się czuję. No dobra, odczaruję go. Już wyjdzie. To było dziwne. Ale wyglądał śmiesznie. Ciskajcie szybko łapki w górę. Zgłodniałam. Idziemy na obiad? Tak. No to jesteśmy. Zamawiamy pizzę? Ja chcę to. Tak, 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 tak. Dobra, zamawiam. Co? No zamawiam. Dzisiaj dziwnie pijcie. Mam kolejny pomysł. Ja śpić chciałam. Czary mary. Co? Gdzie jest moja pizza? Ja tego nie lubię. Ja tego nie będę. Wcale ma nie pizza. Już mam. Ha? Coś ten prank mi się nie uda. Jakiś czas temu wróciliśmy do domu i zaczęliśmy oglądać Następców, pierwszą część. Bo już za 2 tygodnie pojawi się na Disney Channel 3. Tak strasznie nie mogę się na to doczekać. Następcy są super, a Wikuś zasnął. Mam pomysł, mam kolorowe karteczki. Mam pojęcia. Co to? Skąd one się wzięły? Miałem kolorowe sny? Chyba tak. Pamiętacie, jak Wiktor mi zrobił muffinki z majonezem? Ja mu zrobię pączka z keczupem. O, tu jest dziurka. Pomyśli, że to dżem. No dobra, czas na pączkowego pranka. Cześć, Wikuś, co robisz? Rysujesz, tak? Aha. Pączek. Aha, to pa. Zapomniałam umyć ręce. Zaraz zjem mojego pysznego pączka. Pączek!
Miam, miam. Twój niedobry pączek. Taki niedobry dzień. To nie był dzień. Chusteczkę. Proszę, chusteczkę. O twój pająk. Pająki? Nie, to jest ślunek. A tak chciałem być. I obraciłem się na ciało. Prank z pączkiem udał się świetnie. Teraz pokażę wam numer, jak kogoś nabrać na rozlane mleko. Potrzebny jest taki klej w płynie i plastikowa podkładka. Namalujcie plamę klejem, a potem jak wyschnie, będzie wyglądać jak plama mleka. Teraz trzeba na pół godzinki wstawić do zamrażalnika. Patrzcie, nalałam tu odrobinkę mleczka. A teraz położę tą szklankę tuż obok tabletu. Teraz kładziemy plamę. Zamrożona plama i wołamy braciszka. Jeśli wy też lubicie robić pranki, wciskajcie łapki w górę. Wikuś! Chcesz zobaczyć następców w tablecie? Tak! Ja chciałem bajkę! Ups, wylało mi się mleczko. Ojejku, mój tablet! Mój tablecik się psuł. Cześć, co to? To nie mleko. To nie mleko. Siala! Siala, przestań to robić. Dobra, pamiętacie jak Wiktor mi podłożył czarną dziurę? Różdżką następców wyczarowałam sobie dwie. Jedną położę tutaj na ziemi, a drugą rzucę na sufit. Wiktor! Cześć, Ela! Zobacz, mam dla ciebie czekoladkę. Będzie tak spadał cały dzień. Wiktor, dzwoni twoja koleżanka z przedszkola. No wiesz, Antosia, ta, którą tak bardzo lubisz. Ciu, Antosia? Tak, to ona. Muszę się ucieszać. Antosi. Koniec pranków. Jeśli podobał wam się odcinek, zostawcie łapę w górę. Napiszcie w społeczności, czy wy też czekacie na trzecią część następców. Tylko na Disney Channel. To pa, czary mary pstryki.